wolny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Patrząc na życie zmarłego Romualda, możemy mieć nadzieję, że Bóg przyjmie go do swojej chwały. Dzisiaj gromadzi nas śmierć naszego brata, który to oczekiwanie realizował w sposób zupełnie inny. Pan Bóg dał mu dożyć pięknego wieku, bo przecież mając 87 lat, to można powiedzieć, że już wiek piękny. Taki człowiek, patrząc na swoje życie, zawsze będzie patrzył z pięknym wspomnieniem, bo będzie widział, jak wiele dobra uczyni. Pan Bóg często na naszych drogach stawia takich bożych wariatów. Bożych wariatów, którzy są gotowi, aby iść i służyć. Stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Był bardzo dobrym człowiekiem. Nie myślał o sobie nic w ogóle, tylko żeby ludziom wiecznie pomagać. I co najważniejsze, że pragnął, żeby wszyscy nauczyli się w Polsce pływać. To była jego jedyna rzecz, którą pragnął najwięcej. I bardzo był wymagający, był bardzo. Taki zostanie mi on mnie w pamięci. Tak dumna jestem, że tyle ludzi przyszło i ze sztandarami, z Kościerzyny, najważniejsze, co on kochał bardzo Kościerzynę i oni go kochali i on ich bardzo kochał. Zawsze, gdy ktoś mówił o nich, to zawsze wszystko same najlepsze, że to jego najukochańsze miejsce, które najbardziej kochał, Kościerzynę. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. We wtorkowy poranek dotarła do nas wiadomość, że zmarł pan Romuald Wołoćko, dla wszystkich poważliwie i zdrobniale pan Romek Wołoćko. Nie mogliśmy w to uwierzyć, bo przecież on na pewno jest na swym posterunku, na swojej służbie, tam nad jeziorem Gałęzi. Życie pana Romka Wołoćki można podsumować słowami z homilii, której mieliśmy sposobność wysłuchać. Przyszedłem, by służyć, a nie by mi służono. Tym podsumowaniem można by właściwie zakończyć opowieść o Romku Wołoćce. Przyszedł, aby służyć. Ukochał Kościerzynę, której wiernie służył przez wiele lat. Służył naszym mieszkańcom, kolejnym pokoleniom ludzi, którzy chcieli nauczyć się, jak żyć w zgodzie z wodą. Był naszym dobrodziejem, który zostawił tyle lat nad naszymi wodami. Nigdy nie oczekiwał pieniędzy, zaszczytów, godności. Ileż to przyjaźni
zawarto nad kościerskimi wodami. Bez względu na pogodę, na deszcz, na słońce, pan Romek był. Był surowym i wymagającym w tym, co robił. Wymagał nade wszystko od siebie. Panie Romku, jesteśmy twoimi dłużnikami. Rada Miasta w uznaniu tej służby, tych zasług, obdarzyła cię tytułem honorowego obywatela naszego miasta. Będziesz na wieki w naszej pamięci, w naszych sercach. Dziękujemy ci za twoją służbę naszym mieszkańcom. Spoczywaj w pokoju. Decyzją właśnie pana prezesa z dnia 3 września 2013 roku pan Romuald Wołoćko odznaczony został pośmiertnie Srebrnym Krzyżem za zasługi dla WOW. Proszę rodzinę o przyjęcie tego odznaczenia. Ale mam satysfakcję jedną, że wszystko, co żeśmy zaplanowali w tym roku od 1 lipca do 26 sierpnia, wszystko zostało wykonane dla dobra sprawy. No i dziękuję wam, Ela, dziękuję tobie, Olo, dziękuję wam, Natalii nie ma, dziękuję tobie, Damianie, wszystkich, którzy tam pracowali dzielnie, no i panów, a największe to podziękowanie dla pana Henryka Baszanowskiego. On to zarejestrował, tą wielką sprawę zarejestrował. Pan Henryk nie zdaje nawet w tej chwili sprawy, co to się dzieje, co to się stało, a ja to doceniam. Będzie pan bardzo dumny, panie, z tego, co pan nagrał, co pan zrobił. Pan zrobił wielką ideę dla sprawy.